Siemaneczko, Bawaria Projekt, kolejny szybki film z cyklu spotkane autka na parkingu, tym razem stacja Shell i trafia nam się taka Astra, 2 litry turbo, słuchajcie, pakiet OPC, 240 koni, splitter na dole, ładna felga, ładny kolor, zobaczcie jak to wszystko się prezentuje, widać, że tutaj właściciel naprawdę dba o auto, troszkę tutaj rzeczy jeszcze podokładanych, bo przypuszczam, że ten splitter dolny też nie jest fabryczny. Fajne, słuchajcie, fajne tutaj rozwiązanie z tym wydechem po środku. Nie wiem, czy to jest seria, czy to jest też dołożone. Jak coś, to piszcie w komentarzach, jak to wygląda, bo nie wiem. Zresztą w ogóle Opelek, słuchajcie, ale kurczę, nie samymi tymi BMW-kami czy Mercedesami człowiek żyje. Patrzcie, skrzynia jest w ogóle sześciobiegowa, sześciobiegowy manual. Rozmawiałem, słuchajcie, z właścicielem, bo wiem, że jest problem z tymi skrzyniami przy tej mocy, często gdzieś one tam padają. Zaleca się, to czego nie zaleca fabryka, przelewać delikatnie te skrzynie olejem, troszeczkę ponad stan i wtedy nie powinno być żadnych problemów. I taki, słuchajcie, mały psikus, auto na parkingu, a my sobie zajrzymy do środka, bo nam tutaj udostępniono. Patrzcie, kurczę, no. Zobaczcie, w jakim stanie wnętrze. Patrzcie, sufit czarny. Bardzo fajne fotele Recaro, wyprofilowane. Nawet sobie tutaj wejdziemy na chwilkę, siądziemy w tym kubełku. No powiem wam, że sztosik. Kurczę, trzymanie boczne mega. Naprawdę. Naprawdę mega. Jeśli chodzi o ten fotel, to jest mistrzostwo świata. Nie wiem, jak w dłuższej podróży, ale w tym momencie, jak do tego auta wsiadłem, to jest git. Ładnie tutaj wszystko wykończone, takie dekory czarne, troszkę tutaj karbonem chyba sobie ktoś po prostu poobklejał. Kierownica fajna, z bicepsami, skórka, multifunkcja. Nie no, powiem wam, nie jeździłem, ale naprawdę taka Astra, myślę, że robi grubą robotę, jednak te 240 koni, turbo, nie wiem ile tu jest momentu, pewnie około 350 N, może nawet ciut lepiej, to jest naprawdę dobrze. Słuchajcie, ja muszę kończyć, muszę uciekać, bo kurczę, ostatnio jest dużo wszystkiego. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, piszcie komentarze i bawimy się dalej. Pozdrawiam.